Ja mam na imię Krzysztof, przyjechałem razem z moją żoną Małgorzatą. Jest z nami nasza córeczka Zuzia. Prowadzimy razem z żoną Fundację SNAP, Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy. Jeździmy po zakładach karnych, zakładach poprawczych, domach dziecka, różnych ośrodkach i dla młodzieży. W sumie wszędzie tam, gdzie są ludzie, ośrodka, gdzie też są ludzie, którzy borykają się z uzależnieniami. Wszędzie tam opowiadamy historię naszego życia, wszędzie tam mówimy o Panu Jezusie, o ratunku w Panu Jezusie. I dzisiaj chciałbym też troszeczkę wam powiedzieć o sobie, ale zanim to zrobię, chciałem przeczytać fragment Bożego Słowa, jedną historię, która jest zawarta w Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział, od 11 do 17 wersetu. Zdarzyło się potem, że wyruszył do miasta zwanego Nain. Szli z nim jego uczniowie oraz liczny tłum. Gdy zaś zbliżał się do bramy miasta, właśnie wynoszono zmarłego jedynego syna swojej matki, która była wdową, a był z nią znaczny tłum ludzi z miasta. Widząc ją, Pan zlitował się nad nią i powiedział do niej: przestań płakać. Następnie podszedł, dotknął mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i powiedzieli i powiedział: młodzieńcze, mówię tobie, wstań. Wtedy zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce. Wszystkich zaś ogarnął strach. Zaczęli chwalić Boga i mówić: wielki prorok powstał wśród nas oraz Bóg nawiedził swój lud. I rozeszło się to słowo o nim po całej Judei i po całej okolicy. Wiecie, patrząc na ten fragment Bożego Słowa, czytamy, że to była wdowa, która miała jedynego syna. Więc w tamtych czasach, jeżeli ten syn umarł, ona została sama, nie było żadnych rent, emerytur, zasiłków, ona została bez niczego. Czyli jej życie nagle całkowicie się zmieniło. Ale na drodze jej, kiedy szli na ten pogrzeb, spotkali Jezusa Chrystusa. I wiecie, i syn powstał z martwych, ale jej życie mamy się zmieniło. I tak jest w każdego życiu, gdy na twojej drodze stanie żywy Chrystus i gdy przyjmiesz Go do swojego serca, zmieni się twoje życie, ale zmienia się też życie twoich najbliższych. I o tym chciałem opowiedzieć, jak u mnie to było, jak w moim życiu spotkałem się z żywym Bogiem. I chociaż kiedyś byłem, można powiedzieć, martwy, duchowo martwy, to też Pan Jezus ożywił mnie, moja mama odzyskała syna, ale o tym się dowiecie w trakcie. Wiecie, ja się wychowałem w takim, można powiedzieć, spokojnym, tradycyjnym polskim domu. Mama mi dawała dużo miłości, tata ciężko pracował, a gdy byłem takim bardzo młodym chłopakiem, małym dzieciakiem, w moim bloku mieszkał mężczyzna, który był w grupie przestępczej. Ja od dzieciaka zacząłem patrzeć na jego życie, zacząłem przyglądać się jego życiu i zacząłem sobie myśleć, ja będę żył tak jak on. Nie znając sobie sprawy z konsekwencji takiego życia, zacząłem go naśladować, zacząłem później popełniać przestępstwa. Zacząłem dorastać i byłem w grupach przestępczych. Wiecie, zawsze patrząc na moje życie, zawsze też to mówię w zakładach karnych, że jak jeździmy tam, czy jak jeździmy do zakładów poprawczych, mówię, że patrząc na moje życie i na życie moich kolegów, widzę dwie drogi wyjścia z tego świata, w którym byłem. Był cmentarz albo było więzienie. Wiecie, ja dzięki Bogu żyję, ale niektórzy z kolegów byli zabijani w młodym wieku. Niektórzy z chłopaków odbierali sobie życie, ale zawsze pod wpływem albo narkotyków, albo alkoholu. I większość poszła do więzienia. Ja poszedłem do więzienia pierwszy raz w wieku 20 lat. Wiecie, tam na zewnątrz zawsze chciałem pokazać, że jestem twardy, byłem zbuntowany bardzo, ale w środku, tak naprawdę w sercu, ja myślałem o tym, żeby mieć żonę, dziecko, rodzinę, ale nigdy tego po sobie nie pokazywałem. Na tamten czas, gdy siedziałem w więzieniu, tylko moja mama mogła mnie odwiedzać, bo tylko ona dostawała zgodę na widzenia. I jak przychodziła na widzenie do mnie, ja na każdym widzeniu mówiłem: jak ja wyjdę, to wszystko się zmieni. Jak ja wyjdę, to ja będę żył inaczej. Ona to słyszała na każdym widzeniu. Gdy ja wyszedłem z więzienia i zamknęła się brama, ja 2 godziny później planowałem przestępstwa. Nic z tego tak naprawdę, co ułożyłem sobie w głowie, co mówiłem, nie wprowadzałem w życie, bo tak ta sama wiedza nam nie wystarczy. Dopóki, jeżeli nawet coś wiemy, jak zrobić, ale nie wprowadzimy tego w czyn, w życie, to nic nie da. Wiecie, ja wyszedłem, znowu wróciłem na świat przestępczy, znowu były przestępstwa
i uzależniłem się. Uzależniłem się od alkoholu, uzależniłem się od marihuany. Od alkoholu do tego stopnia, że nie potrafiłem pić jeden dzień. Jeżeli się napiłem raz, ja 2-3 tygodnie piłem. I nie umiałem się zatrzymać, ale niestety ja po alkoholu robiłem rzeczy, których bym nigdy nie zrobił po trzeźwemu. Używałem przemocy, nie umiałem nad sobą zapanować. I wiecie, ja chociaż dla wszystkich ja byłem bandyto, to dla matki ja byłem synem. I ona stała w oknie i czekała tydzień, czekała drugi tydzień i patrzyła, wyglądała, gdzie ja mogę być. Przepraszam. Wyglądała, gdzie ja mogę być, co ja mogę robić. Wiecie, każdy scenariusz w jej głowie był czarny. Ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Wiecie, bo ja myślałem, że to jest moje życie, tak? Ja je prowadzę, jestem dorosły, to nikt się nie może wtrącać. Ale tak nie jest, bo ci, którym na nas zależy, a żyjemy w uzależnieniu czy w takim świecie przestępczym, to ci, którym na nas zależy, oni będą cierpieć. Czy to będzie matka, czy to będzie żona, przyjaciel, dzieci, ojciec. Ktoś, komu na nas zależy, wystarczy, że będzie patrzył na to życie i on będzie cierpiał. Ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, wiecie, ale później, jak zobaczyłem, że ja sobie nie radzę w ten sposób, że jak się napiję raz, to piję ciągiem i robię właśnie te rzeczy, których, mówię, nie zrobiłbym po trzeźwemu, pomyślałem, może coś zrobię z tym alkoholem. No ktoś mi powiedział, antykol weź, takie tabletki. Wziąłem, przepiłem. Powiedzieli mi, wszywkę zrób. Zacznij sobie wszywkę, tabletkę, rok czasu cię powstrzyma. Zrobiłem wszywkę, po 2 miesiącach przepiłem. Wiecie, te zewnętrzne rzeczy nie miały na mnie wpływu żadnego. A sam nigdy z siebie nie podjąłem decyzji, że coś chcę zmienić w swoim życiu. Też nigdy wcześniej nie miałem Biblii w rękach. Wiecie, gdzieś byłem nauczony jakiejś religii, ale to bardziej był przymus niż taka wolność, którą daje Chrystus. I po jakimś czasie życie moje zaczęło mnie na tyle męczyć, że ja się zacząłem za siebie oglądać. Wiecie, mieszkałem wtedy w bloku, 6 rano, gdy słyszałem szmer na klatce, czy podjeżdżał jakiś samochód, ja biegłem już do okna, czy to policja po mnie nie przyjechała. Wiecie, tak dzień, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, minął miesiąc, następny miesiąc, no i pomyślałem, może wyjadę za granicę, może tak odpocznę. Wiecie, szukałem jakichś rzeczy, które mogą mi pomóc, ale nie szukałem tej naprawy, nie zaczynałem od siebie. No i pomyślałem, wyjadę za granicę, wyciszę się trochę, tam mnie nikt nie zna. Ja wyjechałem za granicę z taką myślą, że znajdę pracę i mieszkanie. I znalazłem pracę, znalazłem mieszkanie, ale życia sobie nie ułożyłem tak naprawdę, bo cały czas trwałem w nałogach, zwołałem paru chłopaków i dalej popełnialiśmy przestępstwa. Miejsce zamieszkania nie zrobiło żadnej różnicy, bo ja cały czas w ten sam sposób żyłem. I znowu mija jakiś okres czasu i ja jadę do innego miasta w tym kraju, w którym żyłem i spotkałem się z moim przyjacielem. To był kolega, który wychowywał się ze mną, który dokonywał ze mną przestępstw. No i wtedy, gdy się z nim spotkałem, on już mieszka jakiś czas za granicą, on ustał naprzeciwko mnie i powiedział, słuchaj, nasze życie może inaczej wyglądać. Ja się na niego spojrzałem i powiedział do mnie, za wszystko, co robiliśmy, pójdziemy do piekła. A ja mówię, jakie piekło? Mamy czyściec, poradzimy sobie. A on mówi do mnie, nie ma czyśćca. Są 2 drogi. Jest droga wąska i jest droga szeroka. Jest niebo, jest piekło. Tutaj na ziemi, mówi, wybierasz, dopóki żyjesz, gdzie ty pójdziesz. Wiecie, ja zacząłem go słuchać. Ja mówię, to co ja mam zrobić? On mówi, słuchaj, uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierz w to, kim jest Jezus. Że jest Bogiem, który uniżył się do postaci ludzkiej, przyszedł na ziemię, umarł za wszystkie twoje grzechy. Jeżeli przyjmiesz Go do serca, twoje grzechy będą przebaczone. Wiecie, powiedział mi, że jest Bogiem, który przyjdzie po swój lud. I ja tak Go słuchałem i zrozumiałem, że ja żyję w ten sposób, że ja nie będę tym, po którego przyjdzie Pan Jezus. I On mi zaczął po prostu głosić Ewangelię. Mówił mi, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus. Nie ma innych pośredników. I że mam wołać do Jezusa, mam oddać Mu swoje życie, czyli zaufać Bogu, odwrócić się też od rzeczy, które robię, ale powiedział, jak zaufasz Bogu, to Jezus cię przez to przeprowadzi i pomoże ci z twoimi nałogami. Wiecie, mi nigdy nic nie było w stanie pomóc z moimi nałogami, chociaż sam chciałem próbować, czy ktoś chciał mi przemówić do rozumu, nigdy nie było żadnych dobrych rezultatów. Ale on powiedział, że Jezus ci pomoże.
Wiecie, ja go zacząłem słuchać, on powiedział, wiesz co, masz Biblię. Ty weź Biblię, jedź do domu i czytaj Biblię. A ja wziąłem Biblię, pojechałem do domu, otworzyłem, przeczytałem ze dwa wersety i ja nie zrozumiałem, co ja czytam. I zamknąłem Biblię i położyłem na bok. I minęło znowu parę miesięcy i siedziałem w domu. I siedząc w domu, byłem bardzo zły. Jakaś sytuacja wyszła, ja byłem bardzo zły. I pierwsza moja myśl w głowie była butelka wódki. Tak było mi kiedyś najłatwiej rozwiązać sprawy, rozwiązać problemy. Od razu wódka była. Ale zaraz przyszła druga myśl. Jak się napiję tej wódki, to znowu dwa albo trzy tygodnie będę pił dzień w dzień. I znowu się nie zatrzymam. I przypomniało mi się, jak ten mój przyjaciel głosił mi Ewangelię. I siedząc w pokoju, sam, zawołałem z serca, z takiej też rozpaczy, Panie Boże, jeżeli Ty naprawdę jesteś, to przyjdź i mi pomóż. I w sekundzie poczułem spokój, jakiego nigdy w życiu nie czułem. W sekundzie poczułem, że te pragnienie alkoholu ode mnie odeszło. I ja też, ja wtedy zrozumiałem, że to jest Boże działanie, wiecie, bo na mnie żaden człowiek nie był w stanie nigdy wpłynąć. Żadna sytuacja nie była w stanie na mnie wpłynąć. A tu, gdy wołałem i wiem, że to była moja pierwsza szczera modlitwa, to jedno zdanie, one zmieniło całe moje życie. To jedno zdanie, Panie Boże, jeżeli jesteś, przyjdź i mi pomóż. Wiecie, bo Bóg, gdy Ty się modlisz, On nie oczekuje, że Ty będziesz poetą albo wielkim mówcą. Ty po prostu z serca powiedz Bogu, z czym Ty się zmagasz. Powiedz, że pragniesz, aby On przyszedł do Twojego życia. I nie potrzebujesz specjalnych miejsc. Ja byłem sam wtedy w pokoju. Gdziekolwiek nie będziesz i zawołasz, to Bóg Cię usłyszy. Wiecie, i gdy to się wydarzyło w moim życiu, ja wziąłem telefon i mówię, do tego kolegi zadzwoni. A nie, wcześniej jeszcze otworzyłem Biblię, zacząłem czytać i ja zacząłem rozumieć, co ja czytam. Zaczęło do mnie docierać Boże Słowo. I wziąłem telefon, zadzwoniłem do tego przyjaciela, co mi Ewangelię głosił i mówię do niego, słuchaj, Bóg jest, ja chcę oddać życie Jezusowi. I zapragnąłem wrócić do Polski, bo ten przyjaciel jeszcze jak mi Ewangelię głosił, on powiedział, słuchaj, jak ty uwierzysz, to powinieneś też przyjąć chrzest. A ja mówię, ale jak ja się chrzciłem jako dziecko? Mówi, to nie jest tak, mówi, ty masz być świadomy swojej wiary. W sercu uwierzysz, ustami wyznasz. Wiecie, i ja wtedy jak on mi głosił, gdy ja zawołałem do Pana Boga w tym pokoju i Bóg się dotknął mojego życia i poczułem, że nie chcesz tego alkoholu, że chcę je zmienić, ja zapragnąłem wrócić do Polski, znaleźć społeczność ludzi wierzących, aby móc też przyjąć chrzest wiary, aby móc też w tej społeczności być. No i pamiętam też, jak ten kolega mi głosił, mówi, że jeżeli ty oddasz życie Jezusowi, to umrzesz ty dla tego świata, a narodzisz się na nowo. I ja, gdy wracałem do Polski, ja dopiero zaczynałem Biblię czytać. Ja nie znałem Bożego Słowa, dopiero zaczynałem je czytać, ale miałem wiarę, że jak ja przyjmę Chrystusa do serca, że Bóg mi da nowe życie. Ja w to bardzo mocno wierzyłem. I tego dnia, gdy ja przyjechałem do Polski, tego dnia, gdy wyznałem też w modlitwie Pana Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela, tego dnia też przyjąłem przez wiary, ale tego dnia Bóg uwolnił mnie od narkotyków, Bóg uwolnił mnie od alkoholu. Mój zasób słownictwa się zmienił. Jak to mówi jeden z kaznodziei, 50% słownika mi uciekło. I też zostawiłem cały świat przestępczy, wiecie? Ja przyszedłem do Pana Boga w takim stanie, jakim byłem. Tydzień wcześniej byłem bandytą, byłem człowiekiem uzależnionym. Tydzień później już byłem Bożym dzieckiem. I gdy przychodzisz do Pana Jezusa, ty nie musisz tego odwlekać, aż ty sobie coś tam w życiu poukładasz. Przyjdź do Chrystusa w takim stanie, w jakim ty jesteś. I zaufaj Panu Bogu. Wiecie, Bóg, gdy przyjąłem Go do serca, zmienił całkowicie moje życie. Później były też moje decyzje. Ja nie wracałem w miejsca, gdzie był alkohol. Ja nie wracałem w miejsca, gdzie były narkotyki. Gdy dostawałem różne telefony, mówiłem, że nie wchodzę w to, bo wybrałem życie dla Jezusa. Pomimo różnych komentarzy, jakie były, to już mnie nie interesowało, bo ja już byłem nowym człowiekiem, wiecie? I Bóg zaczął mnie prowadzić. I zacząłem poznawać Pana Boga przez czytanie Jego słowa, przez codzienną modlitwę, wiecie? Bo gdy nie zaniedbamy tej relacji z Bogiem, to będziemy mieli siłę przeciwstawić się czy tym pokusom, czy pragnieniu alkoholu, czy papierosów, czegokolwiek. Codzienna relacja z Bogiem przez modlitwę i przez czytanie Bożego Słowa. I ja robiłem to każdego dnia, ale minęło 5 miesięcy i przyszli po mnie funkcjonariusze CBŚ. To jest Centralne Biuro Śledcze, taka policja do poważniejszych spraw. Oni przyszli mnie zatrzymać za rzeczy,
które ja robiłem kiedyś, przed tym, jak się nawróciłem. Ja wam mówiłem, ja tydzień przed tym, jak się nawróciłem, byłem jeszcze bandytą. A więc jak oni przyszli mnie zatrzymać, oni mnie zatrzymywali za moje stare życie, za to, kim byłem kiedyś. Ale te zatrzymanie już wyglądało inaczej, bo przyjechało po mnie 10 policjantów, 5 wsiadło ze mną do samochodu, to głosiłem Ewangelię tym policjantom, co z tyłu ze mną siedzieli. Zaczęli pytać mnie się o Pana Jezusa i zawieźli mnie na komisariat. I został ze mną sam na sam jeden policjant. A ten policjant wziął kubek, nalał wodę, podszedł do mnie i zapytał, czy ty chcesz kubek wody? A mi się przypomniało, jak Pan Jezus mówi, tego, który napoi jednego z moich, choćby kubkiem wody, nie straci zapłaty swojej. Wiecie, to było dla mnie przekonanie, że Pan Jezus cały czas tam ze mną jest. Oni mnie wtedy musieli przewieźć do innego miasta, ponieważ prokuratura prowadziła w innym mieście tę sprawę. Przewieźli mnie do innego miasta, że to już był wieczór, nie mogli mnie osadzić w więzieniu przed przesłuchaniem. Zawieźli mnie tak zwany dołek policyjny. No to ci, którzy byli na takim dołku, no to wiedzą, jak to wygląda. Drewniana decha zamiast łóżka, żarówka, co mocno świeci w oczy i no nieprzyjemne miejsce. I gdy ta policja mnie do tego na ten dołek chciała osadzić, no to zabrali mi sznurówki, jakieś gumki w spodniach, bo takie procedury mają. Ale ja miałem ze sobą w saszetce Biblię, gedeonitkę. Zawsze nosiłem ze sobą mały Nowy Testament. I ten policjant, który mnie zamykał, ja się go zapytałem, słuchaj, zajrzyj do tej saszetki, tam jest Nowy Testament, daj mi go na celę. I on się zgodził. Dał mi Nowy Testament, zamknął celę za mną, a ja otworzyłem Biblię, zacząłem czytać, podniosłem ręce i zacząłem się modlić do Pana Boga. I wiecie, ja czułem najpiękniejsze uczucie mojego życia. Ja go wam ustami i słowami nie opiszę. Pomimo sytuacji, jaka była, pomimo tego, że ja wiedziałem, że na drugi dzień jadę do więzienia, ja czułem miłość, radość, pokój. Ja wiem, że tam była, że czułem Bożą obecność, wiecie, i Bóg mi pokazał, że są w moim życiu, są w każdego człowieka życiu sytuacje, przez które my musimy przejść. Ale gdy się mocno trzymamy Chrystusa, On jest z nami w tych najciemniejszych miejscach. Wiecie, i tak było w tym przypadku, że zacząłem się modlić. Ja pamiętam, gdy ja się modliłem, miałem uśmiechniętą twarz. Ja nie miałem żadnego stresu, nerwów. Ja wiedziałem, że do więzienia jadę. I ja pojechałem do tego więzienia. Po wyjściu z więzienia, wiecie, modliłem się do Boga o żonę. Ale zacząłem się modlić, mówię, Panie Boże, pragnę, żebyś dał mi żonę, która będzie Ciebie kochała, która jest chrześcijanką. Pragnę żonę, z którą wypełnię Twoją wolę, bo bardzo chciałem Bogu służyć. Ale tak sobie po ludzku zacząłem myśleć, ale ja już po tych więzieniach, mówię, to życie troszeczkę nieciekawe, czy Ty mi dasz jeszcze taką swoją córkę? I wiecie, Bóg dał mi żonę, która służy Mu, która idzie za Nim już 18 lat. Służy Panu Bogu. Bóg dał mi córkę. Te lata, które zjadła szarańcza, Bóg odnawia, wiecie? Bóg dał mi służbę, mogę Mu służyć. Ja byłem człowiekiem, słuchajcie, który był bardzo w sobie zamknięty. Jak ja przyszedłem do zboru, ja się nie potrafiłem na głos pomodlić. Ja, żeby tutaj wyjść, to było dla mnie kiedyś niemożliwe. Nie do przejścia było. Ale modliłem się codziennie do Boga. Panie Boże, ja chcę Ci służyć. Ja nie wiem jak, ale ja chcę Ci służyć. Ja nie chcę zakopać tych talentów. Dzisiaj pastor mówi tutaj o tym, żeby mieć te marzenia. Ja codziennie gorliwie wołałem do Boga o służbę, że ja chcę i ja pragnę Bogu służyć. Wiecie, Bóg pokierował tak moje życie, że stawia mnie teraz w takich miejscach jak więzienie, jak zakłady poprawcze, jak szkoły i z Bożej łaski mogę głosić tam Ewangelię. Rzeczy, które były dla mnie niemożliwe, w Chrystusie są możliwe. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Gdy wyszedłem z więzienia i modliłem się do Pana Boga, że przeprowadził mnie przez proces, na który czekam, to dostałem takie słowo, stańmy razem do rozprawy. Ja zrozumiałem jedną rzecz. Gdy mnie zatrzymywali, prokurator mi przedstawił zarzuty i część zarzutów nie była prawdą, ale część była. Ale że część nie była prawdą, ja się ogólnie do wszystkiego nie przyznałem. I gdy się modliłem i gdy dostałem to słowo, stańmy razem do rozprawy, ja zrozumiałem, że ja nie mogę prosić Boga, żeby mnie przez to przeprowadził, jak jest kłamstwo w moim życiu. Bóg jest Bogiem świętym i za Bogiem idziemy na Jego warunkach. I ja wiedziałem, że ja muszę to uregulować przed Bogiem i przed ludźmi. A więc pierwsze, co uklęknąłem, przeprosiłem Pana Boga za to, że jest kłamstwo w moim życiu. Następnie wziąłem kartkę, napisałem do prokuratury, do sądu, że kocham Jezusa Chrystusa i przyznałem się do wszystkiego, co zrobiłem. I dostałem później słowo, odzyskasz swoje życie jako zdobycz, bo mi zaufałeś, mówi Pan. Wiecie, i teraz niedawno się dowiedziałem, że
Za dwa tygodnie proces, w którym sąd będzie orzekał, bo to ileś lat trwało, czy mam wrócić do więzienia, wiecie, i mam wielki pokój w tym, bo moje życie jest w Bożej woli i nic poza Bożą wolą w moim życiu się nie wydarzy. Wiecie, bo gdy oddajemy życie Chrystusowi, to nie jest tak, że nic się nie może w nim wydarzyć, że nie może być w nim problemów. One mogą być, ale jeżeli jesteś z Chrystusem, masz pewność, że Bóg jest z tobą w tych problemach. To są konsekwencje mojego życia. Ja mogę iść jeszcze do więzienia, ale wiem, że Bóg pokieruje to w ten sposób, że On z tego odbierze chwałę. Albo mnie zachowa na wolności, albo mnie użyje za kratami. Ale przeprowadzi mnie przez to. I tak jest w każdego życiu. Wiecie, każdy miał z nas różne życie i różne przejścia. Ja nie znam waszych historii, ale nieraz te konsekwencje mogą się ciągnąć. To nie znaczy, że wszystko w pstryk jest zabrane. Nie, one się mogą ciągnąć. Ale masz to pewność, że jak polegasz na Chrystusie, On z tobą jest i On cię przez to przeprowadzi i cię wyprowadzi. Nie przez niejedną dolinę cię Bóg wyprowadzi, jeżeli Mu tylko zaufasz. Wiecie, moja matka odzyskała syna, tak jak w tej historii. Ona tak jak stała w tym oknie, czekała po 2 tygodnie na mnie, to teraz ona wie, że ja jestem bezpieczny, bo należę do Pana Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze. Bóg mi dał teraz rodzinę, Bóg dał mi żonę, córeczkę, dał mi braci i siostry w każdym mieście, gdzie nie pojadę. Mogę gdzieś skłonić swojego, bo dużo jeździmy z moją żoną po całej Polsce, po tych zakładach karnych i tych innych miejscach. Wszędzie mamy gdzie głowę skłonić, wszędzie mamy braci i siostry. To wszystko dał mi Pan Jezus i tylko Jemu chwała. Pamiętajcie, ja byłem bandytą i byłem człowiekiem uzależnionym, a dzięki łasce Jezusa Chrystusa jestem dzieckiem Bożym. Dzięki Jego świętej krwi, która się przelała na Golgocie, jestem dzieckiem Bożym i tego mi nikt nie zabierze. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony i niech was Bóg błogosławi. Amen.